koniec po raz pierwszy. Proszę Państwa, żółty nożny pod bramką gości. Prosimy o krótką ocenę dzisiejszego spotkania, a zaczniemy od trenera gości. Panie trenerze, uprzejmie pana prosimy. Dzień dobry, witam państwa. Jak zwykle tracimy pierwszą bramkę, później musimy wszystko zmieniać, bo wpuszczaliśmy się pod koniec, żeśmy się ukrywali, wpuszczaliśmy samych napastników, żeby przynajmniej ten jeden punkt wyciągnąć. Udało nam się to wyrównać, ale tak z meczu można było, myślę, być zadowolonym, ponieważ i obie drużyny grały ofensywnie, dużo się starały, żeby strzelić jeszcze więcej bramek. Niestety trochę tych sytuacji było i z jednej, i z drugiej strony nie wpadały, dlatego się zakończyło to remisem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie trenerze. Że nie jesteśmy zadowoleni z remisu, bo to już drugi remis na naszym boisku. Nasze boisko musi być naszym atutem, jeżeli chcemy marzyć o utrzymaniu w tej lidze. Jak widzimy, jest bardzo ciężko. Myślę, że rozegraliśmy dobre spotkanie dzisiaj i wydaje mi się, że byliśmy bliżsi tego zwycięstwa. Mieliśmy więcej sytuacji. Myślę, że sędzia nie był dzisiaj najlepszym aktorem na boisku, ponieważ doprowadzał do sytuacji kontrowersyjnych. Tyle kontuzji mechanicznych w moim zespole, dzisiaj chyba 4 albo 5. Ja nie wiem, czy na flotę jestem w stanie jakby pojechać z zawodnikami sprawnymi za 3 dni. To jest wszystko wina sędziego, który jakby nie kontrolował wydarzeń. Daje żółtą kartkę dopiero w 70 czy 80 minucie, gdzie wcześniej takiej sytuacji było mnóstwo i uważam, że był głównym winowajcą jakby tych urazów. Co do tych sytuacji, czy była pozycja spalona, czy ten, to trudno mi powiedzieć, nie oglądałem jeszcze materiału. Wydaje mi się, że przy bramce Bytowi zawodnik wychodził ze spalonego, utrudnił stoperom wygranie piłki, takie mam wrażenie, ale nie chciałbym, a potem poszła akcja do boku i dośrodkowanie. To jest moje takie, i generalnie muszę chłopakom powiedzieć w szatni, że rzeczywiście zagrali dobre spotkanie, gdzie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Te założenia były realizowane zdecydowanie lepiej niż ze Stomilem, więc z tego można być zadowolony. Szkoda, że nie zdobyliśmy punktów, bo na nie wydaje mi się, że zasłużyliśmy bardziej. Dziękujemy panie trenerze. Czas dla państwa, prosimy o pytania. Kto z państwa? Śmiało. Rozumiem, że pytań nie ma, to dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Powodzenia, nie?